Zaczynam pachnący dzień od nałożenia na siebie kremu, który robię sama. Wpadłam na ten pomysł dlatego, że chciałam używać pachnących olejków z bardzo dobrą bazą i zrobić to sama jak najtańszym kosztem. Nazywam się Zuza Suwałowska i opowiem Wam dzisiaj o kremach. Używam bazy Forever i oleju frakcjonowanego kokosowego. Dlatego używam tej bazy aloesowej galaretki, dlatego że uważam, że obecnie na rynku jest to bardzo świetnej jakości aloes. I właśnie to jest moja baza. Ta baza znajduje się w kremie na dzień, w kremie na noc. I wszystko zaczęło się od tego, że Ela zapytała mnie, jak robisz te kremy, powiedz, co w środku jest w tych kremach. Dostała ode mnie taką próbeczkę w takim złotym pudełeczku i bardzo chciała wiedzieć. Także ona dostała krem na swoje potrzeby, dostała krem na oczyszczanie twarzy, więc zaproponowałam, żeby to był krem na noc, ponieważ użyłam tam bergamotkę. Bergamotka jest fototoksyczna i nie wolno jej stosować, kiedy wychodzimy na słońce. Potrzeba bardzo dużego rozcieńczenia, kiedy się jej używa. I wystarczy jedna kropla na 60 ml, no dwie. Max. Dałam do Eli kremu Copaibe, która łagodzi zaczerwienienia i wygładza. Tea tree dałam, które rozprawia się z naszymi niedoskonałościami i wypryskami, bo działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Dałam Cedarwood, ponieważ on nadaje zdrowy wygląd skóry. Arbor Vitaeda, który również oczyszcza skórę i też nadaje mu zdrowego wyglądu i ma taki drzewny zapach. To jest Arbor Vitae z stój, która nigdy nie próchnieje. I też żadna inna roślina nie chce koło tego drzewa rosnąć. Także jak smarujemy się takim olejkiem, to jesteśmy zabezpieczeni przed wpływem środowiska, które może być zanieczyszczone. Także takie jest super działanie. I właśnie te składniki, czyli te 5 składników znalazło się w kremie Eli właśnie z tą galaretką aloesową i żeby skóra nie szczypała, rozcieńczam to odrobinę olejem frakcjonowanym kokosowym i jak to mieszam? Mieszam to patyczkiem, mieszam to łyżeczką czystą, po prostu mieszam. I dodatkowo jest taka wspaniała informacja, że aloes jest wspaniałą bazą, jest wspaniałym nośnikiem, który ułatwia właśnie, on przenosi substancje głębiej, szybciej i lepiej. Jest wspaniałym nośnikiem, także idealnie właśnie nadaje się do kremów. No dobrze, ale co używam? Na dzień, tak? Na dzień, słuchajcie, tutaj mam taki krem w ciemnym słoiku. Muszę chwilę się zatrzymać, bo tutaj użyłam Blutanzi, wrotycz marokański, który jest wspaniałym olejkiem wygładzającym skórę, no po prostu ma wspaniałe właściwości na skórę. Jest niebieski w kolorze, kiedy posmarujemy sobie nim skórę, to zobaczycie, że farbuje na niebiesko i to znika. Potem jak taki atrament. Uwielbiam go, ma wspaniałe właściwości. Potem użyłam sobie do mojego kremu na dzień, kadzidłowiec, ponieważ on będzie opiekował komórki, będzie działał jak antyoksydant, będzie wygładzał zmarszczki, goił ranki i był wspaniale, był pielęgnacyjny na skórę. To nie są jedyne właściwości kadzidłowca. Kadzidłowca jest król olejków, ale dzisiaj nie jest temat o kadzidłowcu. O tym nagrałam osobny filmik na YouTubie, czym jest kadzidłowiec. Bardzo lubię wspierać swoją skórę i już pojawiają mi się takie zagłębienia na czole, dlatego dodałam sobie Helichryzum, kocanka włoska, wspaniale polecana na właśnie zmarszczki i na blizny. Robienie sobie, smarowanie blizn właśnie tym olejkiem może sprawić, że wygładzimy bliznę, które już mamy, albo kiedy mamy rany, też możemy właśnie sobie używać to połączenie kadzidłowca i Helichryzum razem. Także to też dodałam do tego kremu na dzień, właśnie tą kocankę włoską. I dodałam sobie tam lawendę, bo lawenda koi. Też z zapachem mi się bardzo dobrze łączy i jest świetnie, świetnie polecana. Wąchać duterową lawendę to jest taka przyjemność, tak odświeżająca, delikatna jest w zapachu. I słuchajcie, dodałam sandałowca.
na taki początek dnia uspokojenie, bo poranki matki czwórki dzieci zaczynają się często już w emocjach, w jakimś pędzie, albo w hałasie, albo w potrzebach, albo w emocjach. Także dałam też sobie sandałowca do tego kremu, który też właśnie ma działanie wygładzające zmarszczki. Powiem Wam jeszcze, jaki jeszcze jest olejek kolejny, który opiekuje zmarszczki. To jest patchouli. Ja nie dałam go do żadnego kremu. Troszeczkę z uwagi na osoby, które nie lubią patchouli. Tak jakby świat się dzieli na tych, co lubią patchouli i co nie lubią patchouli. To jest specyficzny zapach. Ja go lubię. Używam go, kiedy trenuję, bo on łączy nas, żeby kontaktować się z naszym ciałem, żeby być w kontakcie z ciałem. I patchouli jest ugruntowująca i jest wspaniała. A, tak, ale tutaj go nie użyłam. Też nie chciałam za dużo pakować, wiecie, różnych zapachów do jednego kremu, żeby nie było za dużo. I powiem Wam jeszcze o jednym olejku. To jest takie moje odkrycie, które przeczytałam. To jest owoc jałowca. Owoc jałowca jest też olejkiem polecanym na skórę. Nazywa się Juniper Berry w doterze. I on jest naturalnym tonerem. Ja sobie, o czym Wam jeszcze nie powiedziałam, ale dodałam go sobie do tego kremu właśnie na noc. I trochę żałuję, że dałam go na noc, bo miałabym taki koloryt skóry właśnie na dzień. Także no już nie chciałam pakować do tej partii dziennej, więc dałam sobie do tej nocnej, ale następną partię, którą zrobię, to właśnie dodam sobie Juniper Berry, bo koloryt skóry się zmienia. Jest po prostu taki świeży, taki po prostu, nie, to sami musicie tego doświadczyć. Nie wiem, że mogłabym się tutaj na wizji posmarować pół twarzy tym i pół twarzy tym. W sumie mogę to zrobić, czemu nie, bo tutaj jest ten Juniper Berry. Ja nie wiem, czy to w ogóle będzie widać i czy cokolwiek zobaczycie. Przyjemność stosowania tych kremów jest niezwykle przyjemna. W ogóle zastosowanie tych olejków na tą galaretkę sprawia, że ta galaretka w ogóle nie jest ciężka i w ogóle nie jest lepka. W momencie, kiedy dajemy sobie ją na palce, to może się taka wydawać taka, no po prostu lepka, nie? Tak tutaj w ogóle nie ma tej lepkości. I na początku troszeczkę, prawda, jest taka świetlistość skóry, ale to zaraz szybko znika. W trakcie, jak mi się to będzie wchłaniało, to jeszcze Wam powiem, no ja tutaj sobie zrobiłam, tutaj dałam balsam, taki kupiłam po prostu, naturalny balsam z małą ilością dodatków w drogerii. I dodałam sobie tam właśnie kadzidłowca, helichryzum i sandałowca chyba sobie też dałam, albo może tylko lawendę, nie? Chyba tylko kadzidłowca, helichryzum i lawendę. I sobie smaruję tutaj przedramiona właśnie, gdzie ta skóra już taka może się zaczynać marszczyć, ale że właśnie to nawilżenie skóry jest też bardzo ważne, bo olejki szybciej przenikają do skóry, kiedy skóra będzie nawilżona. Także dobrze jest przygotowywać skórę, ją nawilżać i wtedy nakładać na nią olejki. No i co, już widzicie różnicę, że koloryt mam inny skóry? Jest taki, nie wiem czy to, ja to widzę, jest taki jakby opalizowany, taki lekko złocisty, nie? Jest coś, no. Możecie dać znać w komentarzu, czy też to zauważacie, czy to tylko mi się tak wydaje. Ale ja w lustrze widzę, że jak zmienia mi się koloryt właśnie dzięki jakim olejkowi? Owoc jałowca, Juniper Berry. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No o tym kremie, nie, że sobie właśnie smaruję. To jest taki przyjemny, przyjemny zapach, takie obcowanie. Jednego olejku tutaj nie przyniosłam. Zapomniałam o nim, to jest geranium. Geranium na krem, właśnie na przykład mieć właśnie taką bazę, sobie przelać do słoiczka i dać sobie jedną kroplę geranium i wymieszać. Jaka to jest aksamitna skóra, jaka to jest świetlistość, to jest inny zapach. Jeżeli ktoś lubi ten taki różany zapach geranium, to naprawdę to jest coś fantastycznego. No i każdy z tych olejków wprowadza w nas w jakąś emocję relaksu, komfortu, opiekowania się sobą, zadbania o siebie, myślenia o sobie dobrze, doceniania siebie, czyli gdzieś tam takie powątpiewania, krytyka, uczucie zmęczenia, zrezygnowanie, to wszystko gdzieś tam uchodzi właśnie, nie? Bo te zapachy
no nie pozwalają nam być w innym stanie, nie? I to jest moc olejków, nie? Że zapach przywołuje obraz, przywołuje emocje. I właśnie zapach, przez to, że przywołuje emocje, ma zdolność wprowadzania nas w jakąś emocję. Jaką? No jeżeli jest to dla nas przyjemny zapach, to w tę emocję przyjemną. I mózg, jeżeli doświadcza tej przyjemnej emocji, to się relaksuje, się rozluźnia, się regeneruje i uczy się, że w ogóle doświadcza ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i w takim rozluźnionym ciele, w dobrym nastawieniu podejmujemy inaczej decyzje, inaczej reagujemy na sytuacje, inaczej mówimy, inaczej rozmawiamy, inaczej odczuwamy otoczenie, inaczej odbieramy siebie od wewnątrz, jest inny dialog ze sobą, zupełnie to jest inna rozmowa, to jest jak włączenie zupełnie innej płyty. Ja Wam bardzo polecam, żeby sobie sprawić na początek, powiedziałabym, że bez kadzidłowca to nie będzie to samo, także kadzidłowiec i lawendę, te dwa olejki, od nich zacząć. Potem bardzo polecam kopajbę, bo ona ma ten drzewny zapach, ona będzie tą robiła, tą robotę zapachową. No i teraz jeszcze nadal jest, powiem, ta wrześniowa promocja, tak, że jak zrobimy zakupy za 200 punktów, to ta kopajba ląduje u nas za free. Więc byście ją już po prostu mieli. W zestawie 10 olejków, na przykład startowym, to kadzidłowiec i lawenda już jest w zestawie. Tea tree również już jest od razu w zestawie. Także startujemy od razu z olejkami, które możemy sobie dodawać do kremów i używać ich w nieco inny sposób niż tylko na jakieś dolegliwości, na jakieś problemy. Możemy je używać do pielęgnacji, do zapachu i do kojenia się. Na przykład właśnie jak drzewko herbaciane ma taki intensywny zapach, można właśnie go złagodzić tą lawendą, wtedy się dodaje i robi to bardzo przyjemną kombinację zapachową. Natomiast dla osób, które właśnie potrzebują motywacji, działania, takiego zestu, to bardzo, bardzo polecam wrotycz marokański Blutancji. Bergamotka swoim składem jest niezastąpiona. Bardzo polecam. To jest olej, który na pewnym etapie po prostu warto mieć w domu. Można też dodawać do herbaty. Te olejki są jadalne. I kochani, to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję Ci, Ela, za pytanie. Pytania są cudowne. Jeżeli macie osoby, które zadają Wam pytania, to odpowiadajcie na nie, bo to jest świetny pretekst do nagrywania filmików i do robienia kontentu na swoje kanały społecznościowe. Pozdrawiam Was serdecznie. To byłam ja, Zuza Sławowska.